Zadania stosłupie prawidłowym czworokątnym. Punkt O jest punktem przecięcia przekątnych podstawy dolnej, a odcinek OC' jest o 4 dłuższy od przekątnej podstawy. Grania stosłup ten przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną BD podstawy dolnej i wierzchołek C' podstawy górnej. Pole figury otrzymanej w wyniku przekroju jest równe 48. Zaznacz tę figurę na rysunku poniżej i oblicz objętość grania stosłupa. Zacznijmy od zaznaczenia tej figury, czyli przecinamy płaszczyzną zawierającą przekątną DB podstawy dolnej i wierzchołek C' podstawy górnej. No to jak przetniemy taką płaszczyzną, to połączymy ze sobą C' oraz B i połączymy C' oraz D. W taki mniej więcej sposób, czyli chodzi o trójkąt BDC', czyli pole, czyli mamy tak, zaznaczyliśmy tę figurę na rysunku poniżej. Wiemy, że jej pole wynosi 48. Wiemy też, i to jest istotna informacja, że odcinek OC' jest o 4 dłuższy od przekątnej podstawy. Czyli jeżeli przekątną podstawy DB oznaczę sobie x-em w tym zadaniu, to wtedy odcinek OC' i odcinek OC' jest wysokością naszego trójkąta DBC', on będzie o 4 dłuższy od przekątnej podstawy. Czyli tutaj sobie zaznaczymy x plus 4. Niestety wcześniej jak zaznaczałem, ten x się tutaj tak zaznaczył, że teraz go nie widać, dlatego poprawię rysunek. I tutaj sobie oznaczę x, oznacza naszą przekątną BD. Zapiszmy to BD, to jest x. Teraz wiemy z treści zadania, że pole figury otrzymane w wyniku przekroju jest równe 48. Czyli pole trójkąta DBC', DBC' jest równe 48. Jak to pole policzyć? To jest przekątna DB, czyli x, razy wysokość x plus 4, podzielić na 2. Mnożymy razy 2 stronami, mamy 96, to jest x kwadrat dodać 4x. Przerzucamy 96 na drugą stronę ze zmianą znaku, mamy 0, to jest x kwadrat plus 4x minus 96. Liczymy sobie tutaj deltę w tym równaniu kwadratowym. Nasza delta to jest 4 do kwadratu. Odjąć 4 razy 1 razy minus 96, czyli bierzemy współczynniki z tej funkcji kwadratowej. Mam nadzieję, że wzoru na deltę nie muszę przypominać. Jakby ktoś zapomniał, to jest b kwadrat minus 4ac. Czyli wychodzi u nas 4 do kwadratu 16, odjąć 4 razy, no i właśnie, minus i minus da nam plus, bo tu mamy minus i tu minus, czyli będzie dodać 4 razy 96. Czyli mamy 16, dodać, tutaj wyjdzie nam 384, nasza delta to 400. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 400, czyli 20. Następnie liczymy sobie miejsca zerowe x1 oraz x2. x1 to jest minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, a x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli mamy minus b to jest minus 4, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 20, podzielić na 2a, czyli na 2 razy 1. Natomiast x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli przez 2 razy 1. Co otrzymujemy? Minus b, czyli minus 4, no to jest bez sensu to powtarzać. Minus 4 odjąć 20 to jest minus 24 przez 2, to jest minus 12. No ale długość podstawy nie może być ujemna, dlatego tutaj piszemy sprzeczność. I teraz minus b plus pierwiastek z delty, to przepisałem bezsensownie, to jest minus 4 plus 20 na 2 razy 1. Minus 4 plus 20 to jest 16 na 2, to jest 8. Czyli nasz x ma długość 8, czyli przekątna podstawy ma 8. W takim razie wiemy już, że przekątna kwadratu, który jest w podstawie, bo mamy ostrosłup prawidłowy, mamy grania stosłup prawidłowy czworokątny. Jeżeli jest słowo prawidłowy, to wiemy, że jest tutaj kwadrat. W takim razie przekątna kwadratu ma długość 8. Jeżeli mamy kwadrat
i przekątna kwadratu ma długość 8, to my spokojnie policzymy długość boku kwadratu z Pitagorasa. Czyli piszemy sobie a kwadrat, dodać a kwadrat daje nam 8 do kwadratu. 2a kwadrat to jest 64, 1a kwadrat to jest w takim razie 32. Czyli mamy a kwadrat, czyli mamy pole podstawy. Pole podstawy to jest właśnie a kwadrat, to jest 32. Przy okazji a jest pierwiastkiem z 32, czyli pierwiastkiem z 16 razy 2, czyli to są 4 pierwiastki z 2. Czyli mamy też a równe 4 pierwiastki z 2. Zapewne to się zaraz przyda. Czyli długość boku kwadratu to są 4 pierwiastki z 2 tutaj i 4 pierwiastki z 2 tutaj. Teraz zobaczmy, do objętości potrzebujemy oprócz pola podstawy, potrzebna jest wysokość. Wysokość oznaczymy jako C'C. To jest wysokość naszego grania stosłupa. Jak ją policzyć? Zobaczmy, wiemy, że odcinek C'O jest o 4 dłuższy od przekątnej podstawy, która to wyszła 8. Czyli 8 plus 4 tutaj mamy 12. Teraz odcinek OC jest połową przekątnej podstawy, czyli to jest połowa z ósemki, czyli to jest czwórka. Mamy zatem taki trójkąt. Tutaj mamy H, tutaj mamy 4, tutaj mamy 8 plus 4, czyli 12. Wyliczamy sobie H z Pitagorasa, czyli 4 do kwadratu plus H do kwadratu daje nam 12 do kwadratu, czyli H kwadrat to jest 144, odjąć 16. To jest 128, czyli H jest pierwiastkiem ze 128 lub minus pierwiastkiem ze 128, ale wynik ujemny odrzucamy, ponieważ wartość wysokości nie może być ujemna. Teraz ten pierwiastek ze 128 możemy zapisać, że to jest pierwiastek z 64 razy 2, czyli to jest 8 pierwiastków z 2. Nasze H to jest 8 pierwiastków z 2, mamy wysokość. W takim razie objętość V to jest pole podstawy razy wysokość, czyli u nas A kwadrat razy H, czyli za A kwadrat wstawiamy to, co tutaj mamy, czyli 32 razy H, czyli razy 8 pierwiastków z 2. 32 razy 8 to jest 256 pierwiastków z 2. Zatem odpowiedź do zadania. V to jest 256 pierwiastków z 2. Jeszcze zaznaczmy tę figurę, to zakreskujemy ją może na zielono, żeby było widoczne. To jest figura, o której mowa, czyli trójkąt, o którym mowa w treści zadania. Ten zakreskowany na zielono.